studio Polsat News profesor Rafał Pankowski, politolog Kolegium Civitas i redaktor z antyrasistowskiego pisma Nigdy Więcej. Dzień dobry, panie Dzień profesorze. Dobry. W relacji naszego reportera słyszeliśmy wcześniej wypowiedź burmistrza, który zapytany na pytanie, jak widzi rozwiązanie tego konfliktu, tego sporu, wymienia zwiększenie kamer monitoringu, ilości patroli czy kontroli legitymowania obywateli. Czy to jest dobry kierunek według pana? No, to są takie rozwiązania, można by powiedzieć, techniczne. One być może są potrzebne, ale no, nie docierają do sedna problemu, którym wydaje się ksenofobia, uprzedzenia etniczne i konflikty na tym tle. Więc ten problem tkwi znacznie głębiej. On jest być może poważniejszy. Oczywiście obywatele polscy narodowości romskiej czy romskiego pochodzenia mają takie same prawa do bezpieczeństwa, do życia bez strachu, jak i wszyscy inni obywatele polscy. I w tym sensie również instytucje takie jak policja mają obowiązek to bezpieczeństwo, tego rodzaju spokój im zapewnić. Ale tak jak powiedziałem, potrzeba więcej pracy edukacyjnej, pracy o charakterze przeciwdziałania ksenofobii i uprzedzeniom. I to nie tylko w Andrychowie, ale w wielu miastach, miejscowościach na terenie całej Polski oczywiście. Słyszeliśmy o pikniku romskim, który jest organizowany w Andrychowie, o wyświetlaniu filmu Papusza, o wybitnej artystce romskiej. Takie rzeczy już się dzieją, tylko w tym przypadku chyba zupełnie inaczej powinniśmy patrzeć jakby na zarzewie tego konfliktu. No bo to jest tak, incydent oczywiście, no jeśli doszło do pobicia, to jest poważna sprawa, ale jeśli dochodzi do takich incydentów, załóżmy, pomiędzy dwoma zwaśnionymi osiedlami, bo i tak przecież się zdarza, no to tutaj nie ma przecież żadnej ideologii. Natomiast tutaj ta fałszywa, niezrozumiała ideologia rasistowska się pojawia i to chyba jeszcze nakręca tę całą spiralę nienawiści. Oczywiście. Nie zapominajmy tutaj o bardzo szczególnej roli, jaką w Andrychowie właśnie teraz, ale nie tylko tam, odgrywają w sposób całkiem cyniczny zorganizowane grupy polityczne, które próbują eskalować tego rodzaju napięcia. Tam w tej chwili działa aktywnie Młodzież Wszechpolska, która ten ksenofobiczny, nacjonalistyczny nastrój usiłuje wprost podsycać. Mieliśmy do czynienia z innymi przypadkami, takimi jak w Zabrzu, gdzie Narodowe Odrodzenie Polski, organizacja ekstremistyczna, faszyzująca, organizowała antyromską demonstrację kilka miesięcy temu. Więc często jest tak, że oczywiście na podatną glebę uprzedzeń rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie pada taki zupełnie cyniczny, świadomy projekt polegający na podsycaniu, na eskalowaniu tego rodzaju sytuacji, które są groźne, bo prowadzą nie tylko do napięć, ale prowadzą do agresji wprost fizycznej. I to nie ale tylko jak, w Andrychowie. Jak kibice mówią, że organizują obywatelskie patrole, oni to tak nazywają. Słyszeliśmy wypowiedzi starszych osób, no kobiet, które mieszkają tam i które po prostu się boją. Na pewno nie jest rolą kibiców wyręczanie instytucji odpowiedzialnych za ład, za porządek, za bezpieczeństwo. Oczywiście te instytucje są opłacane przez nas, podatników, właśnie ale po widocznie to ludzie nie czują się bezpieczni. Może tych patroli jest za mało, o czym mówił burmistrz. Tylko właśnie, czy to jest jakby taka sama organizacja, to zapobiega, czy wręcz przeciwnie, wpływa podsycając na taki konflikt? Wręcz przeciwnie, absolutnie wiadomym jest chyba, jest to dość oczywiste dla każdego, kto się choć trochę interesuje tego typu konfliktami, że tego typu demonstrowanie no, w klimacie nacjonalistycznym, jakie deklarują kibice czy pseudokibice tego klubu, to do niczego dobrego nie prowadzi. I tutaj myślę, że to jest też przyczynek do tego, aby zastanowić się nad wychowawczą rolą takiej instytucji, jaką jest klub sportowy na przykład. A jak panu się podoba określenie stadionowi patrioci? Nie podoba mi się, dlatego no mnie się włos jeży na głowie, jak ja widzę ludzi, którzy są w kominarkach i mówią o sobie stadionowi patrioci. Często mamy tutaj do czynienia właśnie z legitymizacją przemocy, z legitymizacją agresji, z legitymizacją ksenofobii. I niestety w Polsce złożyło się tak, że to właśnie środowiska kibiców czy pseudokibiców no, są często pod wpływem
tego rodzaju niebezpiecznej ideologii, czy tego rodzaju niebezpiecznych organizacji, takich jak Młodzież Wszechpolska. Wróćmy jeszcze do Romów. Jak z Romami żyją ludzie w innych krajach? Przecież nasi południowi sąsiedzi, w Polsce, w Czechach czy na Słowacji, Romów jest dużo więcej. Czy u nich też dochodzi do takich konfliktów? Mhm. Romowie w Polsce są grupą znacznie mniej liczną niż w tych krajach południowych, takich jak Węgry chociażby, co nie znaczy, że nie borykają się z wieloma problemami, które są bardzo podobne z problemami wykluczenia społecznego, ale właśnie także z problemami uprzedzeń czy wprost agresji fizycznej. I niestety, ale partia skrajnie prawicowa, taka jak Jobbik na Węgrzech, uzyskuje poparcie do prawie 20% głosów w rozmaitych wyborach, między innymi poprzez podsycanie rasizmu i ksenofobii. Czy to nie jest tak, że Romowie sami się izolują? Oni dążą do tego, żeby się izolować? Tu jest cały szereg problemów społecznych, które są jakoś wzajemnie ze sobą związane. Mamy do czynienia często z takim błędnym kołem, prawda? Uprzedzeń i wykluczenia społecznego, pozbawienia szans edukacyjnych, czy ze słabą pozycją na rynku pracy, co z kolei prowadzi zwrotnie do kolejnych uprzedzeń i do kolejnych sytuacji wykluczenia. To błędne koło bardzo trudno jest przerwać. Akurat w Andrychowie działa Gerhard Lidner, a więc taka postać symboliczna, jeśli chodzi o pozytywne próby przerwania tego błędnego koła. To nie jest tylko mistrz kickboxingu, ale to jest także działacz społeczny, który od lat uczestniczy w tych działaniach społecznych, edukacyjnych, i myślę, że tego typu działaczy, no, oby ich było jak najwięcej. To oni właśnie mają szansę przełamania tych uprzedzeń. Panie profesorze, zostawmy to, co się dzieje w Polsce. W Wielkiej Brytanii coraz częściej dochodzi do ataków na Polaków. Z danych policji, na które powołuje się brytyjski Guardian, wynika, że w ubiegłym roku za różnego rodzaju ataki na naszych rodaków lub na ich mienie aresztowano na Wyspach łącznie 585 osób. Relacja z Londynu naszej korespondentki Ewy Żarskiej. Opublikowany przez brytyjską policję raport za rok 2013 jest mocno niepokojący właśnie dla naszych Polaków. Jak wynika z tego raportu, tylko w roku 2013 doszło do blisko 600 napaści na Polaków na tle rasowym, na tle ksenofobicznym. To w porównaniu z rokiem 2004 dziesięciokrotnie więcej i jak mówią specjaliści, jak mówią policjanci, niestety te liczby mogą również w przyszłości wzrastać. Najgorsza sytuacja jest w Irlandii Północnej. Tam dochodzi do największej liczby ataków. Tylko w tym roku obrzuconych kamieniami zostało 7 polskich domów i pobitych zostało kilku Polaków, tak naprawdę bez powodu, tylko właśnie na tle rasowym. Jak mówi policja, sprawcy tych napaści podkreślają, że Polacy przyjechali tutaj, by zabierać im pracę, że Polacy przyjechali tutaj i pobierają tylko zasiłki. Stąd ta niechęć, stąd ta nienawiść. Przeprowadzono również tutaj w Londynie ostatnio badania na grupie polskich studentów. Przepytano setkę młodych Polaków. Zapytano, czy padli kiedykolwiek ofiarą ataków właśnie na tle rasowym i okazało się, że 70 osób odpowiedziało, że tak. Były to ataki słowne, ale były to również ataki fizyczne. Także te dane są bardzo niepokojące. Najbardziej chyba głośna sprawa z tego roku, gdy na początku 2014 roku przed jednym z brytyjskich pubów pobito dotkliwie polskiego motocyklistę, tylko dlatego, że na jego motorze była przymocowana flaga polska. Później zresztą głośny protest przed kancelarią premiera tutaj w Londynie na Downing Street. Ewa Żarska, Polsat News Plus, Londyn. I wracamy do rozmowy z profesorem Rafałem Pankowskim. Panie profesorze, czy to wielokulturowe społeczeństwo brytyjskie, bo przecież za takie je uważamy i tak było od dawna, nie jest aż tak tolerancyjny, jak nam się wydaje? No to tu mamy jaskrawe tego przykłady. W każdym społeczeństwie istnieją problemy tego typu, także związane z ksenofobią i rasizmem w całej Europie. Oburzamy się i słusznie, jeżeli Polacy padają ofiarami tego rodzaju agresji, tego rodzaju uprzedzeń. Tym bardziej powinniśmy być wrażliwi na to, jak mniejszości czują się w naszym kraju.
powinniśmy umieć na tę sprawę spojrzeć jakby z dwóch stron także. Romowie wspomniani przez nas są pełnoprawnymi obywatelami i tak też powinni móc czuć się w Polsce. Tymczasem niestety mamy do czynienia z ksenofobią i agresją, którą dokumentuje chociażby ten numer pisma Nigdy Więcej, zredagowany jeszcze przez świętej pamięci Marcina Kornaka, który opisuje ponad 160 przypadków agresji przeciwko mniejszościom w Polsce w ciągu ostatniego roku, a zarejestrowano ich w przypadku Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które prowadzi tego typu monitoring, ponad 500. A więc liczba podobna do tej, o której przed chwilą słyszeliśmy w kontekście społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. Panie profesorze, chciałbym porównać dwie sprawy. Ja nie wiem, nie jestem przekonany, czy polskie społeczeństwo słynęło z jakiejś wielkiej tolerancji, bo wydaje mi się, że społeczeństwo brytyjskie już tak, ale teraz widzimy kompletne zaprzeczenie, przecież te informacje zupełnie temu przeczą. Są takie argumenty, no chyba najczęstsze, tak, że przyjeżdżają tam Polacy, odbierają pracę, czy przyjeżdżają Polacy i żyją z zasiłków. Takie argumenty podnoszą, tylko że to nie są argumenty jedynie merytoryczne, tak jak ktoś to nazwie, czy polityczne. No ale dochodzi do ataków, agresji. No, oczywiście, tak jak wspomniałem, ten problem to jest problem, z którym mamy do czynienia w całej Europie. Zresztą wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w pewnym sensie to pokazały. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, do głosu dochodzą ugrupowania o charakterze, no powiedzmy, ksenofobicznym, w sensie mniej lub bardziej radykalnej ksenofobii. Właśnie, to nie jest taki symbol, to o czym pan wspomniał, te wybory. Czy to jest symbol tego, że Europa się zamyka? Jest pewne niebezpieczeństwo tego rodzaju reakcji, zamknięcia, ksenofobicznego zamknięcia w kontekście kryzysu, który jest nie tylko kryzysem, powiedzmy, finansowym czy ekonomicznym, ale często jest także kryzysem społecznym, czy kryzysem kulturowym, kryzysem dotyczącym także wartości, pewnego zagubienia w świecie, także w świecie wielokulturowym. I to ryzyko reakcji ksenofobicznej, ono jest realne, ale współczesne społeczeństwa wielokulturowe, takie jak brytyjskie, one są i będą wielokulturowe. Wielokulturowość jest pewnym faktem, który się nie zmieni, więc jakby nie ma odwrotu, nie ma opcji powrotu do jakiegoś wyimaginowanego społeczeństwa homogenicznego. Wielokulturowość jest także dużą wartością, jeśli chodzi o kapitał społeczny i o gospodarkę brytyjską i europejską. I tu musimy kończyć, panie profesorze. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Profesor Rafał Pankowski, Kolegium Civitas.